Cześć ciekawcy! Dzisiejszy odcinek poświęcimy Karolinie Gołębiewskiej, którą możecie znać z kanału Stylizacja TV. To właśnie ona jest twórczynią jednego z pierwszych kont na YouTubie o tematyce mody i urody. I choć minęło sporo czasu, odkąd zaistniała dziś już jako żona i mama, nadal świetnie odnajduje się w nieustannie pędzącym świecie z coraz młodszymi gwiazdami sieci. Czy wiecie, jak to się zaczęło i po co w ogóle zamieściła pierwszy film? Jaki według niej największy minus ma praca, którą wykonuje? Co oprócz spełnienia i sposobu na życie przyniósł jej YouTube? I dlaczego w materiałach, które zamieszcza, nie znajdziecie wizerunku jej dziecka? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, a jeśli zostawicie łapkę w górę, też będzie nam bardzo miło. A my przechodzimy do bohaterki naszego dzisiejszego odcinka. Karolinę Gołębiewską śmiało można nazwać prekursorką mody na prowadzenie wideoblogów o kobiecej tematyce. Od fryzur, kosmetyków kolorowych, po pielęgnację i stylizację. Jak już mogliście usłyszeć na wstępie, jest ona jedną z pierwszych dziewczyn, które zajęły się tą tematyką. Znaleźliśmy dwie różne informacje o wieku Karoliny. Na pewno urodziny obchodzi 12 grudnia, jednak nie jesteśmy pewni, czy rokiem jej urodzenia jest 1984 czy 1985. Nie zmienia to jednak faktu, że ma dziś około 35 lat. W sieci zaczęła natomiast działać jako 20-paroletnia dziewczyna, która ponad 10 lat temu założyła swój pierwszy kanał. Dziś znajdziecie go pod nazwą Stylizację Hairstyles. I choć wszystko zaczęło się od fryzur, czy wiecie, co tak naprawdę skłoniło ją do nagrywania filmów? Jak wyznała, zrobiła to, aby się ośmielić i by nie mieć problemów z wysławianiem się przed publiką. Jak wytłumaczyła, coraz częściej wymagała od niej tego wykonywana praca, która nastawiona była na kontakt z ludźmi. Karolina wspominała, że zanim pojawiła się na YouTubie, miała już wcześniej styczność z kamerą, jednak był to nieudany epizod, który zraził ją do wystąpień. Dlatego postanowiła się przełamać i poćwiczyć swoją pewność siebie. Przez jakiś czas studiowała dziennikarstwo, ale finalnie ukończyła ekonomię i z wykształcenia jest marketingowcem. To wszystko niewątpliwie przydało jej się w budowaniu kariery w sieci, ale o tym przekonacie się za chwilę. Gdy zaczęła publikować pierwsze materiały, na co dzień pracowała w zawodzie, a branża beauty była po prostu jej pasją i czymś, co sprawiało jej wielką przyjemność. Miała talent zarówno do tworzenia fryzur, jak i makijaży. Często pomagała znajomym i bliskim w przygotowaniach do okolicznych wydarzeń. No dobrze, a co z pierwszym filmem zamieszczonym na YouTubie? Cóż, to zupełny przypadek. Miała za zadanie pomóc koleżance, która wybierała się na bal przebierańców. Wspólnie ustaliły, że dziewczyna będzie gejszą, a Karolina chciała znaleźć w sieci poradę, jak to zrobić. I nic nie znalazła, oprócz zdjęć finalnego efektu uczesania. Dlatego na ich podstawie sama wymyśliła, jak zrobić fryzurę, a następnie postanowiła krok po kroku przedstawić to innym. Z opublikowaniem materiału trafiła w karnawałowy czas. Okazało się, że ludzie szukają inspiracji, ich potrzebują, a liczba wyświetleń na jej kanale rosła. Szybko zaczęła się rozwijać. Prawie rok od debiutu jeden z magazynów zaprosił ją do współpracy. Była redaktorem działu Hairstyle, pracowała przy wywiadach, sesjach zdjęciowych i udzielała porad. Kanał, od którego wszystko się zaczęło, nadal jest przez nią prowadzony i dziś skupia około 370 tysięcy stałych widzów. Jednak Karolina naprawdę rozwinęła skrzydła, gdy około półtora roku później założyła drugi kanał, ten, który najprawdopodobniej znacie lepiej, czyli Stylizację TV. Miejsce wypełnione tematyką urodową, modą i lifestyle'ową. Słowa, którymi przedstawiła się swoim widzom, zaznaczyła, że chce, by każdy, kto ogląda jej filmy, poczuł się jak na kawie z najlepszą przyjaciółką. I trafiła w samo sedno. Obecnie kanały o kobiecej tematyce są bardzo popularne, powszechne i w zasadzie każdy z nas może wybrać sobie ulubioną spośród wielu youtuberkę, która przemawia do nas najbardziej. Jednak musicie wiedzieć, że jeszcze kilka lat temu Stylizacja TV Karoliny był jedynym z bardzo nielicznych źródeł informacji kosmetycznego świata w ogóle, nie wspominając już o zagranicznych, niedostępnych jeszcze w naszym kraju produktach. Z jej kanału Polki mogły dowiedzieć się o różnych nowinkach, a także sporo nauczyć. A młoda, autentyczna i prawdziwa w swoich przekazach kobieta, nie wstydząca się pokazać swojej problematycznej twarzy, zyskiwała coraz większe grono stałych widzów. A tak w ogóle, sprawdźcie później nasz kanał Dla Ciekawskich Shopping, gdzie czeka na Was odcinek z inspiracjami zakupowymi w stylu Karoliny Gołębiewskiej. Minęła ponad dekada, odkąd jej filmy każdego miesiąca oglądają miliony osób. Gołębiewska stała się jedną z najpopularniejszych influencerek w swojej dziedzinie. Może liczyć na wiele opłacalnych współprac i sama umiejętnie prowadzi swoje biznesy. Ma między innymi sklep działający pod szyldem Stylizacji TV, w którym można znaleźć boksy z polecanymi produktami na każdy miesiąc, a także biżuterię, części garderoby czy różne gadżety. Od kilku lat chętnie również udziela się na swoim Instagramie, który śledzi blisko 700 tysięcy osób. Pomimo mijającego czasu, Karolina doskonale wie, jak działać, aby nie wypaść z obiegu. Jej główny kanał osiągnie niedługo magiczny milion subskrypcji. A oprócz tego wszystkiego to aktywna żona i mama. Co więcej, kariera w sieci przyniosła jej również wielką miłość. Już niedługo, bo w październiku wraz z vlogerem Darkiem Gutkowskim będą obchodzić 5. rocznicę ślubu. Mąż Karoliny jest kucharzem i również prowadzi kanał na YouTubie o nazwie DG i skupia się na sprawach związanych z żywnością. Jego przepisy możecie znaleźć na przykład w kuchni Lidla. Karolina i Darek prowadzą dodatkowo wspólny kanał Hej Łobuzy, gdzie pokazują się od bardziej prywatnej strony. A wracając jeszcze do biznesu Gołębiewskiej, wraz z mężem prowadzą własną firmę.
Już lata temu na początku swojej drogi mówiła, że gdyby nie YouTube, na pewno poszłoby w kierunku prowadzenia własnej działalności, ponieważ nie potrafi pracować dla kogoś innego. Cóż, życie ułożyło się tak, że sama jest sobie szefem. Pomimo zarabiania na życie w dużej mierze w działalności w sieci i nagrywania ogromnej ilości materiałów, para nie pokazuje swojego dziecka. Owocem ich związku jest bowiem 3-letnia córeczka Balbina, która przyszła na świat 15 sierpnia 2017 roku. Według Karoliny dbanie o prywatność ich pociechy jest największą przysługą, jaką rozpoznawalny rodzic może dać swojemu dziecku. Fani pary mogli zobaczyć na przykład metamorfozę dziecięcego pokoju czy przygotowania do urodzin dziewczynki, ale jej samej rodzice starają się nie pokazywać. Karolina nigdy nie chciała być znana i popularna i uważa, że jest to największe przekleństwo jej pracy. Oczywiście przyznaje, że to bywa miłe, gdy ludzie reagują na jej osobę z sympatią, jednak przebywanie w większych skupiskach ludzi, takich jak chociażby galeria handlowa, gdy inni tłumnie na nią patrzą, jest bardzo niekomfortowym uczuciem. Poza tym każda działalność sieci ma swoich fanów, jak i przeciwników. I znajdą się także tacy, do których Karolina nie przemawia. Jednak podsumowując całokształt tego, jak ułożyło się jej życie, Karolina czuje się bardzo spełnioną kobietą i jak podkreśliła, nie mogła wymarzyć tego sobie lepiej. I jak ciekawscy, znacie Karolinę Gołębiewską? Jaką tematykę w jej wykonaniu lubicie oglądać najbardziej? Kosmetyki kolorowe, porady pielęgnacyjne czy te modowe? A może filmy zamieszczane w parze z mężem Darkiem, znanym jako DG? Popieracie w ogóle ich decyzję o niepokazywaniu dziecka? Dajcie znać, bo my czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten film, będzie nam miło, gdy dacie mu lajka i pokażecie znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!